Ze słowami "nierządem Polska stoi" jest trochę tak jak z tą sławną grubą kreską premiera Mazowieckiego. To znaczy, kiedy Mazowiecki mówił o grubej kresce, to co innego miał na myśli, ale dzisiaj to zupełnie co innego znaczy. I tak samo staropolski autor, gdy mówił, że nie rządem, lecz cnotą swych obywateli stoi Polska, nie przewidział, że jego słowa staną się symbolem takiej beztroski, bezmyślności graniczącej ze zbrodnią i zdradą narodową, że niech sobie tam dzieje się co chce, a to nie ma znaczenia, bo Polska jest tak wielka i tak rozległa raczej, że nic nam się stać nie może. Otóż Polska rzeczywiście nie stała rządem, rzeczywiście gdzieś tak od początku wieku XVIII, a tak naprawdę już od czasów szwedzkiego potopu, była państwem kompletnie niesterownym, w którym każdy magnat zrobił co chciał i to właśnie doprowadziło ją do upadku. Każdy mógł robić swoją politykę zagraniczną, każdy z wielkich magnatów układał się po swojemu z różnymi sąsiadami, nie liczył się z władzą centralną, a choć demokracja była, była to demokracja pozorna, bo tak naprawdę skłócone magnackie wojska na tych sejmikach produkowano. Tam, gdzie kto władał, tam wybierał swoich posłów, potem ci posłowie się żarli, uniemożliwiając jakiekolwiek rządzenie. No a kiedy już wdało się w to państwa ościenne, sławny Pakt Trzech Czarnych Orłów, który, jak przypomnę, polegał na zgodzie Prus, Austrii i Rosji co do tego, że w Polsce ma nic się nie dziać, ma nie być żadna reforma przeprowadzona. Od tego momentu byliśmy zgubieni. Dlaczego Państwu na ten wykład historyczny sobie pozwalam? Ponieważ wydaje mi się, że rozgryzłem tę niezbyt trudną zresztą zagadkę, z którą się większość komentatorów politycznych cały czas zmaga, zastanawiając się, co wynika z powrotu Tuska, czy się Tuskowi uda, czy nie uda, czy pokona Hołownię. No tutaj to raczej nikt nie ma wątpliwości, ale co z tego, jak pokona Hołownię, czy jest w stanie PiS pozyskać? No i dlaczego Tusk idzie na taką, przepraszam, hamówę? Dlaczego atakuje Jarosława Kaczyńskiego tak niemądrze, jakimiś fejkami, jakimiś andronami? O wszystko można oskarżać Jarosława Kaczyńskiego, ale o to, że nie kocha zwierząt, zwłaszcza po piątce dla zwierząt, dla której zaryzykował popularność własnej partii, no to naprawdę są już oskarżenia dość rozpaczliwe. Dlaczego Tusk to robi, czy nie rozumie, że jak tak strasznie spolaryzuje, to nie będzie wtedy w stanie wygrać, a może liczy, że będzie w stanie wygrać, a może wcale nie chce wygrywać. Otóż, drodzy Państwo, po ostatnich 6 latach, prawie już 7 latach rządów PiS-u, widać, że odebrać mu władzy obóz lewicowo-liberalny nie zdoła. Po prostu dlatego, że PiS znalazł dość szerokie poparcie społeczne, ponieważ zachowuje się niemądrze, prowadzi złą politykę, ma wszelkie błędy, wszelkie wady systemu sanacyjnego, o czym mówiłem, proszę znaleźć stosowny filmik w Akademii Zdrowego Rozsądku o sanacyjności i neosanacyjności. Wszystkie te błędy Prawo i Sprawiedliwość popełnia, a mimo to, ze względu na to, że podziały polskiej polityki nie są podziałami merytorycznymi, tylko tożsamościowymi i nie wymaga się od polityków, żeby byli skuteczni tak bardzo, jak wymaga się od nich tego, żeby byli nasi, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość ma te swoje 30-kilka% żelaznego elektoratu, które zawsze spowoduje, że nawet najgorzej rządząc wygra wybory. Ale wygrać wybory nie znaczy móc rządzić. Wygrać wybory nie znaczy mieć większość. 2 razy udało się PiS-owi mieć większość w parlamencie. Za pierwszym razem było to trochę fartem. Zawdzięczał to Jarosław Kaczyński temu, że okoński paznokieć tak zwany nie weszła Konfederacja, temu, że na lewicy powstało nowe ugrupowanie, które sprawiło, że urwawszy te 10% partia Razem sprawiła, że w ogóle nie weszła żadna lewica do Sejmu i wtedy 37,5% głosów przełożyło się na ponad 50% mandatów.
Za drugim razem ta sama sztuka udała się już w skrajnie niesprzyjających okolicznościach, kiedy to prawie wszyscy, którzy głosowali, mają w Sejmie swoich przedstawicieli, bo dostali się wszyscy, przeszli progi wyborcze. No i też większość Prawo i Sprawiedliwość ma, chociaż w tej większości są mniejszości w postaci Solidarnej Polski i Porozumienia, z którymi Jarosław Kaczyński chcąc nie chcąc musi się układać, a bardzo nie lubi tego robić. On lubi dominować, bo taka jest natura rządów sanacyjnych, że one nie są negocjacyjne, one są oparte na autorytecie. Sama próba negocjacji z autorytetem jest podważeniem autorytetu, więc to się udać nie może. Niemniej tych 30 kilka procent, i to widać w każdym sondażu, tych 30 kilka procent pisma. Co można zrobić w tej sytuacji, jeżeli się bardzo Polski nie lubi, albo ma się bardzo określone interesy wobec niej? Na przykład chce się ją złupić, na przykład chce się ją poddać pod pozorem walki o klimat procesowi deindustrializacji. Na przykład chce się ją pozbawić tych wszystkich przewag konkurencyjnych, które ma, zlikwidować wszystkie te przemysły, te rodzaje wytwórczości, które Polakom przynoszą dochody, jak przemysł meblarski, jak rolnictwo, jak eksport rolny. Jak chce się Polskę zdekarbonizować, nie dając, nie pozwalając jej w zamian oprzeć się na energetyce jądrowej, choć ta by była najlepsza i najbardziej ekologiczna, tylko wmusić jej nieefektowne OZE, tak zwane odnawialne źródła energii itd. Co można zrobić, jeżeli się Polskę bardzo nie lubi? Czy koniecznie trzeba mieć kogoś swojego, kto przejmie w niej władzę? To tak by było zapewne najprościej, ale można też ograniczyć się do tego, żeby wprowadzić Polskę raz jeszcze w ten sam chaos, który ją kiedyś do rozbiorów doprowadził. I otóż, proszę Państwa, ja tutaj trochę udając dobrą wolę, bo zawsze, czy trochę się do niej zmuszając, ponieważ tak jak zawsze wierzyłem, że tak jak warunkiem wymierzenia sprawiedliwości jest domniemanie niewinności. I choćbyśmy wiedzieli na 100%, że sądzimy zbrodniarza, to musimy go sądzić tak, jakbyśmy nie wierzyli w jego zbrodnie i dopiero udowadniamy mu ją na sali sądowej. Tak samo jedyną sensowną polemiką, jedynym sensownym rodzajem publicystyki i dyskusji w debacie publicznej jest oparcie się na domniemaniu uczciwości. Cokolwiek ja wiem, cokolwiek ja podejrzewam, to ja jednak chcę się zachować tak, jakbym zakładał, że mój rozmówca ma jak najbardziej uczciwe intencje i chcę usłyszeć jego argumenty i pokonać je i swoimi argumentami dla państwa. Stąd ten mój beznadziejny apel do Donalda Tuska, o którym przecież wiedziałem doskonale, że on nie tyle, że ze mną, ale w ogóle z nikim nie będzie rozmawiał merytorycznie, bo przyjechał tutaj nie po to. Przyjechał tutaj po co właśnie? Otóż z różnych znaków na niebie i ziemi wskazują one na to, że przyjechał tutaj Donald Tusk po to, żeby Polskę wprawić w chaos. I tylko tyle. Żeby doprowadzić do paraliżu rządów PiS-u, czyli do paraliżu Polski w ogóle. Myślę zresztą, że w PiS-ie znajdzie do tej gry wdzięcznych partnerów, którzy też będą dla swoich partykularnych zysków, żeby tylko trochę mieć dla siebie, będą prowadzić wspólnie do tego, że będziemy mieli w następnym Sejmie totalny rozpapraniec, z którego nie da się ułożyć absolutnie żadnej sensownej większości dla jakiejkolwiek sensownej ustawy. I to jest w tej chwili najczarniejszy scenariusz dla Polski. Nie to, że będzie miała złą władzę, że nie będzie miała żadnej władzy, ponieważ mając taką władzę, jaką ma, nie ma wobec tej władzy sensownej opozycji, a jedynie egoistyczną, magnacką i rokoszańską, taka, która chodzi po ościennych dworach i gotowa jest swe usługi każdej carycy sprzedać, jeśli tylko im ona zagwarantuje, że powrócą do swoich latyfundiów, które im zabrano i tam będą sobie czerpać zyski. Mamy Polskę ze zjawiskiem Jurgieltu. Proszę sobie wygooglać, bo już nie chcę mi się tłumaczyć tego staropolskiego słowa Jurgieltu, który zgubił Polskę już raz. I ci jurgieltnicy nie za to mają płacone, tak jak w XVIII wieku nie za to mieli płacone, żeby weszli do rządu i realizowali jakieś polecenia państw ościennych. Bo plan państw ościennych realizował się sam. Tym państwem był po prostu rozkład. To jest najczarniejszy scenariusz
I to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Donald Tusk nie wygra z PiS-em, a PiS nie wygra z Donaldem Tuskiem. Nikt nie wygra z nikim, będzie jeden wielki bardak, w którym tak naprawdę rządzić będą ci, którzy będą chcieli swoje interesy zrealizować, a to nie będą strategiczne, wielkie interesy, tylko dobre, które właśnie które w chaosie właśnie najłatwiej jest przeprowadzić, bo przecież jak wszyscy wiemy, w mętnej wodzie ryby się łowi najskuteczniej.